Zawodowa. Tu, tam, tam, nie ma się dostać jak do szpitala. No wie pani co? Wszędzie muszą w jednym czasie robić. No przecież to jest nie do pomyślenia. Jestem zdezorientowana całkowicie. Nie wiem jak tak. Pani mnie się pytała, czy może dojechać do szpitala kolejowego. Nie mogłam udzielić odpowiedzi, ponieważ nie wiem. Po prostu jest tak słaba informacja. Te wszystkie remonty, pozamykane drogi, to jest masakra. Znaczy, staram się unikać po prostu miejsc takich, w którym się całe miasto korkuje. No wiadomo, że przed wyborami zawsze dzieje się więcej, tak? Czy to są lokalne, czy w całym kraju. Aczkolwiek no, ja odbieram to tak, że każde jakieś tam utrudnienia mają zmienić miasto i ogólnie okolice na plus, tak? Więc trzeba się przez chwilę przemęczyć, a później będzie lepiej. To znaczy fajnie, że jest przebudowywane i super i dobrze, że w czasie wakacji, bo jako kierowca bardzo ciężko się jeździ, ale to się przecież skończy. Chciałam się objeżdżać te najbardziej zakorkowane miejsca, ale jeśli chodzi o szczytowe dni jak piątek, wyjazd ze Szczecina jest po prostu nie do przejścia. Ciężko jest. A już wrócić wieczorem, no to trzeba robić takie objazdy do domu, że... Nie ma tu nic. No tak, wiadomo, trzeba to przeżyć, ale na chwilę obecną no, ciężko się jeździ po mieście. Dobrze.